Hej, cieszymy się, że jesteś na naszej kolejnej szokującej historii. Miłego oglądania. W kuchni zwykłego mieszkania w stolicy był rozłożony stół. Wszystko było tak jak u ludzi: oliwka, kaczka i jabłka, plastry i tort. Na środku, na swoim zwykłym miejscu, siedziała smutna solenizantka, pani Rande. Miała dziś 70 lat. Mimo zaawansowanego wieku wyglądała raczej dobrze, zadbana fryzura, szczupła sylwetka. Starała się też dbać o siebie. Od ponad 40 lat pracowała jako pediatra dziecięcy. Dlatego jej zawód zobowiązywał ją do przyzwoitego wyglądu. Naprzeciwko niej, na wózku inwalidzkim, siedział jej mąż, pan Simon. W zasięgu wzroku nie było jednak żadnych gości. W mieszkaniu panowała opresyjna cisza, ale przerywał ją zabytkowy zegar z kukułką, który wybijał każdą godzinę. Solenizantka nie była w nastroju. Myślała, że przynajmniej jakaś stara przyjaciółka przyjdzie jej pogratulować, ale ona również zachorowała na zapalenie stawów. Pani Rande otworzyła butelkę wina, nalała sobie i mężowi po kropelce i powiedziała: więc, Simon, napijemy się. W naszym wieku to smutne urodziny, bo jesteśmy o rok starsi. Nie mogę nawet spojrzeć w lustro bez płaczu. Żaden krem nie pomaga. Od śmierci Rykę nikt nas nie potrzebuje, więc nikt nam nie gratuluje. Teraz jesteśmy tylko ty i ja. Starość jest do bani, prawda, kochanie? To nic przyjemnego, trzeba tylko odeprzeć choroby i dożyć do końca. Jedz, moja droga, pozwól, że ci pomogę. Czy ja na darmo stałam w kuchni? Kobieta zaczęła karmić męża. Nie doszedł jeszcze w pełni do siebie po udarze. Nadal bardzo źle mówił i miał trudności z jedzeniem. Spojrzał na nią z uznaniem i ścisnął jej rękę. Później pani Rande pomogła mężowi w zabiegach i położyła go do łóżka, a sama usiadła i wzięła do rąk album ze zdjęciami. Oto był ślub jej i Simona. Boże, to było tak dawno temu. Jak młodo i szczęśliwie wyglądali! A tu jest z Ireną, swoją najlepszą przyjaciółką, bardzo młodą, z młodością i tak ciężkim, długim życiem przed sobą. Ale one roześmiane, szczęśliwe i nieświadome jeszcze niczego. Westchnęła, otarła łzę, odwróciła stronę i zaczęła po raz tysięczny oglądać każde zdjęcie i przypominać sobie związane z nim epizody swojego życia. Kobieta przez całe życie pracowała jako pediatra, a jej mąż był kierownikiem Wydziału Historii na Uniwersytecie. Poznali się, gdy byli jeszcze studentami i znaleźli się w tym samym towarzystwie na przyjęciu urodzinowym. W tamtych odległych czasach świętowali razem we wspólnej kuchni w akademiku. Wszystko było proste, pokrojona kiełbasa i ryba na gazecie, smażone ziemniaki z cebulą na patelni, a w kieliszkach wino porto i niezrównana lemoniada. To było to, czego w dzisiejszych czasach nie można było kupić nigdzie na świecie. Simon był żartownisiem i człowiekiem do towarzystwa, śpiewał piosenki ze swoją gitarą i opowiadał zabawne historie. Od razu polubił skromną i cichą małą Rhondę, która słuchała go z zainteresowaniem i podziwem, śpiewając razem z nim i przypominając nieco słynną francuską aktorkę Mireille Mathieu. Chłopak był u jej boku przez cały wieczór, zalecając się do niej szarmancko, a nawet dobrowolnie odprowadzając ją do domu. Tak po cichu zaczęli się spotykać, a wkrótce skromnie się pobrali i żyli razem przez całe życie na dobre i na złe. Oboje dobrze radzili sobie w pracy, gdyż każde z nich wykonywało swoje ulubione zajęcie. Z czasem para była w stanie zdobyć osobne mieszkanie i sama dokonywała remontów. W lecie często mogli sobie pozwolić na wyjazd nad morze i plażowanie. Jedna rzecz denerwowała parę, nie mogli w żaden sposób począć. I chodzili do lekarzy, zwłaszcza że Rande miała grono przyjaciół w szpitalu i do szamanów, a nawet z rozpaczy kilka razy zwrócili się do wróżki. Wszystko bezskutecznie. Lata leciały, para była po 40 i porzuciła nadzieję na cud. Długo zastanawiali się nad wzięciem dziecka z domu dziecka.
Pani doktor całą swoją niewyżytą kobiecą miłość oddała cudzym dzieciom. Do niej zawsze ustawiały się kolejki. Była znana, szanowana i kochana przez wielu. Rande potrafiła znaleźć specjalne podejście do każdego dziecka, tak bardzo, że maluch nie zauważa, jak badanie już się kończy. Oczywiście kobieta zawsze cierpiała wewnętrznie za to, że nie jest w stanie spłodzić i urodzić Simonowi dziedzica. Istniało paskudne poczucie niższości, choć trzeba było przyznać, że mąż nigdy nie robił jej z tego powodu wyrzutów. Miał swoją własną filozofię w tej sprawie. Po co smucić się z powodu rzeczy, których nie możemy zmienić? Kiedy cykl Rchondy się rozregulował, myślała, że przechodzi wczesną menopauzę i była całkowicie spokojna. Dopiero gdy dziecko zaczęło się w niej poruszać, zrozumiała, że stał się cud. Była przeszczęśliwa. Simon nosił ją przy sobie jak kryształowy ważon i zabronił jej jakichkolwiek prac domowych. Nigdy nie wiadomo. A to nie był odpowiedni wiek na ciążę. Rande miała straszne poranne choroby, obrzęki i mnóstwo innych komplikacji. Ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło i kobieta urodziła zdrowego chłopczyka. Nadali mu imię Rick. Para nie mogła się nasycić swoim ukochanym synkiem. Kupowali mu tylko najlepsze drogie ubranka. Nie mogli go oderwać od swoich rąk, a gdy tylko płakał, biegli do niego i pocieszali go. Rick miał wszystko, różnego rodzaju zabawki, wymyślne rzeczy z importu, telefon, Walkmana, a komputer pojawił się dużo wcześniej niż jego rówieśnicy. Choć chłopiec był mały, wyrósł na wspaniałe, słodkie i posłuszne dziecko. We wszystkim słuchał swoich rodziców i bardzo ich kochał. Razem z ojcem pracowali przy budowie statków i samolotów, uczyli się palić drewno i lutować, a w garażu naprawiali rowery. Chłopiec odnosił się do rodziców z szacunkiem, nigdy ich nie drażnił, nie krzyżował i starał się w żaden sposób nie sprawiać im przykrości. Ale kiedy nadszedł ten okropny okres dojrzewania, to tak jakby diabeł wstąpił w chłopca. Stał się kłujący, jak jesz, nieprzystępny. Stał się bezczelny i bezczelny, a co najważniejsze, robić szalone i zupełnie nieprzewidywalne rzeczy. Rodzice chwytali się za głowy i próbowali w jakiś sposób wpłynąć na syna, ale wszystko na próżno. Rande, jakby miała przeczucie zła, często wołała: Simon. Simon, nie możemy tak dalej postępować. Musimy coś zrobić. Ja nawet nie poznaję naszego syna. Może uda się namówić go na wizytę u terapeuty. Mamy takiego w szpitalu. Mówią, że to bardzo pomaga. Nie mogę mu nic wytłumaczyć. Rick nie chce nas słuchać. Bił się z chłopakami, wychodził z klasy. Co w tym złego? A wczoraj czułam od niego papierosy. Ale mąż uważał, że żona przesadza i zawsze starał się ją uspokoić. Nie przejmuj się tym. On po prostu przechodzi przez trudny okres. Jesteś lekarzem, wiesz o tym. Wkrótce ten koszmar się skończy, zobaczysz. Rick dorośnie, będzie dobrze. Wszyscy rodzice przez to przechodzą. Simonowi wiele trudu zajęło załatwienie synowi stypendium na prestiżowej uczelni w stolicy, również na ekonomii. Wydawałoby się, że studia będą szczęśliwe. Jednak, ku przerażeniu rodziców, syn wcale nie był zachwycony taką perspektywą. Powiedział im, że chce być podróżnikiem lub kierowcą ciężarówki, a nie ekonomistą. Rick przebrnął przez 3 kursy, a potem został wyrzucony za systematyczną absencję. Pan Simon osobiście udał się do dziekanatu, próbując załatwić sprawę. Ale powiedziano mu, że jego syn był widziany na zajęciach tylko kilka razy w ciągu całego semestru. A powód jest banalny. Chłopak zakochał się we frywolnej kobiecie o rozwiązłym zachowaniu i chodził z nią na imprezy, całkowicie porzucając naukę. W domu wybuchł straszny skandal. Mąż krzyczał, nie mogąc się powstrzymać: Rick, co ty robisz? Dlaczego rujnujesz sobie życie? Przynosisz wstyd mnie i mojej matce. Jak myślisz, z kim zadzierasz?
Dowiedziałem się, że nie ma gdzie markować twojej lany. Opamiętaj się. Popraw wszystkie swoje przedmioty i przywróć się na następny rok, na litość boską. Jak ci się nie podoba, to idź na inny wydział. Przecież! Po co rezygnować ze studiów? Jak znajdziesz odpowiedni zawód bez wykształcenia? Mój syn odparł. Nie chciałem tam studiować, dla twojej informacji. To strasznie nudne, słuchać tych wszystkich ekonomicznych trendów. Robić matematykę. Nie wszyscy możemy być takimi intelektualistami jak ty. Zresztą Lana mówi, że prawdziwy mężczyzna powinien umieć zarabiać pieniądze. Randę była oburzona. Znowu Lana. Jest sierotą. Nie ma nic. A z mężczyznami jest od 15 roku życia. Dlaczego się jej czepiasz? Jesteś inteligentnym facetem, ale teraz gadasz jak głupi. Nieświadomie spieprzyłeś sobie całe życie. Skandale stały się stałym elementem rodziny i w końcu Rick opuścił dom. Wynajął podupadłe mieszkanie na przedmieściach i zamieszkał w nim z Laną, na przekór wszystkim. Rick był wybuchowym maksymalistą. Chciał udowodnić wszystkim na świecie, a zwłaszcza matce i ojcu, jak bardzo mylili się co do niego i jego narzeczonej. Był w niej szaleńczo zakochany. To było jak obsesja, jak choroba. Co tu dużo mówić? Była piękna na zewnątrz, nogi z uszu, co umiejętnie wykorzystywała. Zrobiłby dla niej dosłownie wszystko. Lana kręciła nim jak chciała, a on doskonale zdawał sobie z tego sprawę, bo nie był głupim facetem. Ale gdy tylko leniwie go pocałowała, przytuliła się do niego. Nie należał już do siebie. Chłopak podjął pracę na pół etatu, ale ile zarabiali studenci? A panna młoda domagała się zabawnych i drogich ubrań. W końcu sama wychowała się w biedzie, więc chciała się rozpieszczać. Dziewczyna powtarzała Rickowi: nie bądź jak stary dziad. Żyjemy tylko raz. Wyjdźmy dziś wieczorem. Tylko raz jest się młodym. Inaczej będziemy jak twoi rodzice, żyjący według harmonogramu i ciągle na coś oszczędzający. Można umrzeć z nudów. Więc zdobądź odpowiednią pracę, dla naszego dobra. Kochasz mnie, prawda? Udowodnij to! A potem Rick poszedł do pracy jako pracownik zmianowy na dalekiej północy. Chciał zarobić pieniądze dla swojej ukochanej, bo ta nie mogła się nachapać. Dziewczyna wydawała je na restauracje i wymyślne ubrania. Syn nigdy nie wrócił ze swoich zarobków. Spadł z wysokości i zmarł. W dniu, w którym jej rodzice poznali tę straszną wiadomość, Randę zrobiła się zupełnie szara i dosłownie czarna z niewypowiedzianego żalu. Syn był bowiem sensem jej życia i kochała go bardzo, mimo jego wybryków i czasem nieznośnego zachowania. Pan Simon długo procesował się z firmą, dowiedział się, że w ogóle nie było żadnego bezpieczeństwa i uzyskał nawet niewielkie odszkodowanie. Ale co z tego? Przecież nie można było odzyskać syna! Kiedy ta obleśna dziewczyna miała czelność pojawić się na pogrzebie Rykę, pijana i w prowokacyjnie krótkiej sukience, Simon wpadł w furię i ruszył na nią z pięściami. Krzyczał na nią: wynoś się stąd, ty żmijo! Wynoś się stąd, ty żmijo! To ty sprowadziłaś Rykę na manowce, do tej cholernej pracy i zrujnowałaś mu życie. Nie mogę znieść twojego widoku. Skąd się wzięłaś na jego biednej głowie? Dziewczyna szybko się wykofała z miejsca zagrożenia, a jej mąż zaczął się źle czuć właśnie tam na cmentarzu. Wezwano karetkę i zabrano go na intensywną terapię. Miał wylew, po którym tak naprawdę nigdy nie doszedł do siebie. Pani Randę sama nie wiedziała, jak mogła wtedy to wszystko przeżyć: śmierć syna, choroba męża. Wszystko to działo się w tym samym czasie. Była dosłownie rozdarta między pracą a opieką nad mężem, nad rodziną zdawała się wisieć klątwa, a kłopoty nigdy się nie skończą. W tym trudnym czasie bardzo wspierała ją jej przyjaciółka, Irena. To ona zawsze była przy niej. Pomagała zarówno finansowo,
jak i moralnie, a kobieta stopniowo dawała sobie radę. Czasami po prostu przychodziła, brała ze sobą butelkę domowego wina, piły w milczeniu. A wtedy Irena mówiła do niej: a teraz płacz. Tak, tak, chcesz płakać, śpiewaj, jesteś na granicy swoich możliwości, mogę powiedzieć. Irandę płakała, rycząc jak belugę na ramieniu swojej wiernej przyjaciółki i rzeczywiście czuła się trochę lepiej. Teraz poświęcała cały swój czas pracy, kontynuując ją nawet na emeryturze. Mali pacjenci, tak bezradni i bezbronni, dawali jej wewnętrzny napęd do powrotu do życia i była tak szczęśliwa, gdy udało jej się pomóc dziecku pokonać chorobę i znów stać się zdrowym. Pewnej kobiecie udało się zaoszczędzić pieniądze i kupić na własny koszt nowoczesny wózek manewrowy dla małżonka. Zainstalowała podjazd w holu wejściowym. Przecież spacer był jedynym wyjściem dla jej męża i przynajmniej jakimś w życiu niepełnosprawnego człowieka. Simon był najszczęśliwszy, gdy w weekendy Randę zabierała go do parku nad mały staw. Godzinami mógł obserwować pływające śnieżno-białe łabędzie i pluskające się szare kaczki, co na chwilę odciągało go od niespokojnych myśli. Kobieta bardzo kochała swojego męża, więc mimo jego choroby często powtarzała sobie: dziękuję, że żyjesz. W końcu byli takimi bratnimi duszami, że po prostu nie wyobrażała sobie życia bez Szymona. Przerzucając ostatnią stronę rodzinnego albumu, westchnęła ciężko i zamknęła go. Zegar wybił 10:00, a ona wciąż nie była senna. Postanowiła więc sprawdzić automatyczną sekretarkę w telefonie i wykasować z niej wszystko, co zbędne. Zawsze była zbyt zajęta, by do niej dotrzeć. Zwykła kasować niepotrzebne wpisy jeden po drugim: halo, nie ma nas w domu, zostaw wiadomość po sygnale. Po czym albo następowała cisza, albo była to poczta, albo opieka społeczna, albo zatroskana mama prosząca o poradę lekarza. Nagle odezwał się malutki dziecięcy głosik: halo. Babciu. To ja. Twoja wnuczka. Jukki Polos. Mama zostawiła mi twój numer telefonu. Ona nie żyje. A ja jestem w domu dziecka. To niedaleko biblioteki miejskiej. Jest tu bardzo źle. Krzywdzą mnie. Babciu, kochanie, zabierz mnie stąd. Kobieta popadła w stupor i odsłuchała nagranie co najmniej 5 razy, zanim zrozumiała, że to nie żart, ale że wiadomość jest skierowana do niej. Co to było do cholery? Jak mogli mieć wnuczkę, skoro ich syn nie żył od 10 lat? A on nie miał żony ani dzieci. A jednak głos dziecka był bardzo niespokojny i smutny. Zupełnie nie przypominał intonacji dziecka mówiącego: to dla zabawy. Randę ożywiła się. Jeszcze raz uważniej odsłuchała taśmę i zaczęła chodzić tam i z powrotem po pokoju. Jej mąż spał i nie chciała go budzić. Wtedy kobieta nie mogła się oprzeć, by nie zadzwonić do swojej przyjaciółki. Potrzebowała kogoś, z kim mogłaby porozmawiać. Kobieta zapytała podekscytowana: Eirin, dobry wieczór. Kochanie, czy ty jeszcze nie śpisz? Przepraszam, że tak późno cię niepokoję, ale sprawa wygląda tak. Irandę zaczęła opowiadać, co usłyszała na automatycznej sekretarce. Jej przyjaciółka była co najmniej zszokowana. Nie wiem, Randę. To nie brzmiało jak głupi żart, a kto by tak żartował? Może dzieciak po prostu pomylił numery i wiadomość nie jest skierowana do ciebie. Mimo wszystko musisz pojechać do sierocińca i dowiedzieć się, czy jest tam jakaś dziewczynka o tym imieniu. Jeśli jest, spróbuj z nią porozmawiać. Jeśli nie, to po prostu wymarz zapis i zapomnij o wszystkim. Znam cię od lat, nie spoczniesz, dopóki czegoś nie wymyślisz. Rano Randę pozwoliła Simonowi odsłuchać taśmę, a on intensywnie myślał. Liczył i wymyślał w głowie różne rzeczy. Potem zapytał, ile lat ma dziecko, czy wiesz? Randę wzruszyła ramionami. Kto wie, nie powiedziała. Dlaczego? Mężczyzna odpowiedział podekscytowany. Może to naprawdę jest nasza wnuczka.
Rick mieszkał z Laną, prawda? Nie wiem. Randy tylko machnęła ręką z irytacją. Nie, nie mówisz. Ta dziewczyna bunkrowała się z wieloma ludźmi. To dziecko, nawet jeśli istniało, mogło być czyjekolwiek, nie tylko Rykę. Ale, wiesz, i tak pójdę i zobaczę to dzisiaj. A ta mała dziewczynka brzmi na naprawdę przestraszoną i zmartwioną. Mój współlokator będzie miał na ciebie oko. Poproszę mojego współlokatora, żeby miał na ciebie oko. Dobrze. Simon skinął głową w zgodzie i pani Rande przygotowała się do wyjścia. Nie miała problemów ze znalezieniem odpowiedniego domu dziecka. Szary, zapyziały, niewygodny budynek już sam w sobie stanowił melancholijny i niepokojący widok. Kobieta była oburzona, gdy przechodziła obok ponurego, zabłoconego, brązowego placu zabaw, dawno nieremontowanego. Pomyślała sobie, dzieciom jest tu już wystarczająco ciężko, więc jak trudno jest rozjaśnić im życie i uporządkować teren. Przecież to jest jak szpital. Jeśli dziecko widzi jasne, kolorowe obrazki zwierząt i może dotknąć zabawek, nie jest tak przestraszone. Uspokaja się i przestaje się bać. Rande odbyła dość długą rozmowę z dyrektorką szkoły, paskudną panią, próbując ją przekonać, żeby pozwoliła mu zobaczyć Jukki. Na początku była nieugięta. Zapewniam pana, że Jukki Polos nie ma z panem nic wspólnego. Jej matka zmarła, a ojczym pił i znęcał się nad dzieckiem, więc zabrali ją do sierocińca. A to, co ci powiedziała, to nic więcej niż dziecięca fantazja. Więc nie denerwuj jej na darmo. Po co dawać dziecku fałszywą nadzieję? Zwłaszcza, że oficjalnie nie jesteś z nią spokrewniona. Rande nalegała. No cóż, co to jest dla ciebie warte? Porozmawiam tylko trochę z dziewczynką, a potem od razu pójdę. Proszę mi pozwolić. Błagam pana. W końcu emerytka nie wytrzymała i podsunęła kierownikowi trochę pieniędzy ze swojej torebki. Zachowała je tylko na podróż do domu. Natychmiast zmieniła ton i zmiękła. Kazała jej przyprowadzić Jucce do pokoju zabaw. Kiedy Rande zobaczyła dziewczynkę, aż sapnęła. Wszystko stało się dla niej jasne. Dziecko wyglądało dokładnie jak jej zmarły syn. Ten sam krzywy nos i zmarszczka, nawet te same blond, lekko kręcone włosy, co u Rykę. I sylwetka była taka sama, wysoka i kanciasta. Pani Rande odezwała się jako pierwsza, witaj, Jake. Nazywam się pani Rande. Wysłuchałam twojej wiadomości w automacie i postanowiłam przyjść do ciebie. Opowiedz mi wszystko, kim są twoi rodzice i dlaczego uważasz, że jestem twoją babcią. Ile masz lat? Bo mój syn zmarł wiele lat temu. Kto dał ci mój numer telefonu? Mała dziewczynka westchnęła dojrzale i zaczęła opowiadać. Witam, pani Rande. Bardzo się cieszę, że pani tu jest. Kiedyś z moją mamą mieszkałyśmy razem. To był dobry czas. Mimo, że czasem wychodziła w nocy, to i tak było jej mnie żal i nie robiła mi krzywdy. Moja matka miała na imię Lana. Pracowała jako woźna. Kiedy poszłam do szkoły, zamieszkał z nami Samson. Od razu mnie nie polubił. Dużo pił, a potem zaczął się ze wszystkimi bić. Czasami moja mama też piła z ojczymem, ale niewiele. Ten wredny Samson często wypędzał nas z domu. Nocowaliśmy na dworcu i czekaliśmy, aż to odeśpi i się uspokoi. Mimo, że wszyscy wokół uważali, że moja mama jest zła, wiem na pewno, że mnie kochała. Nazywała mnie Businką i opowiadała mi takie ciekawe historie na dobranoc. Pół roku temu moja mama zmarła, przeziębiła się i zachorowała, a nie było na to żadnego leczenia. Tak bardzo mi jej brakuje. Kiedy była naprawdę chora i nie mogła wstać z łóżka, dawała mi kartkę ze swoim numerem telefonu i szeptała: Kochanie, jeśli będziesz naprawdę chora, wybierz ten numer. To twoja własna babcia. Ona pomoże.
Po śmierci mamy zamieszkałam z ojczymem. Był wredny, zły, dużo mnie bił i wyrzucił z domu. Zaczęłam więc żebrać, chciałam jeść. Żebrałam w pobliżu metra. Sąsiedzi zobaczyli mnie i zadzwonili do opieki społecznej. Zabrali mnie tutaj, do sierocińca. Ale czuję się tu bardzo źle. Wychowawcy są podli, a dziewczynki zmuszają mnie do usługiwania im i robią mi krzywdę. Uznałam więc, że gorzej już być nie może. Wybrałam moment, kiedy biuro kierownika było puste i wybrałam twój numer. Może mi pan pomóc? Mama nie mogła mnie oszukać, prawda? A Jubki spojrzała w oczy Rhondy tak prosto, że Rhondzie wywróciło się wnętrze. Wzruszona, przytuliła biedną dziewczynę do siebie. Postaram się, Jubki. Nie, źle, zrobię wszystko co w mojej mocy i zabiorę cię stąd do dziadka i mnie do domu. Ale powiedział mi recepcjonista, że chcą cię adoptować, czy to prawda? Dziewczynka skrzywiła się z rozczarowaniem. Tak, ci ludzie przyszli, ale nie polubiłam ich. Oczy kobiety były zimne i puste, jak królowa śniegu w bajce. Nie chcę z nimi mieszkać. Ale ty, babciu, masz miłe, czułe oczy. Będę na ciebie czekać. Przyjdziesz do mnie jeszcze raz, prawda? Rhondy obiecała dziewczynce, że oczywiście tak będzie i poszła do domu. Przez całą drogę do domu trzęsła się jak w gorączce, a w jej duszy działo się coś niewy. W domu emocjonalnie opowiedziała wszystko Simonowi. Na koniec dodała: Simon, jestem pewna, że Jubki jest naszą wnuczką. Wszystko się zgadza, zrobiłam matematykę. Jej matka to Lana, rok urodzenia jest taki sam, a ona wygląda zupełnie jak nasz Rick. Musimy zebrać papiery i złożyć wniosek o adopcję. Musimy wyprzedzić rodzinę zastępczą, która już chce Jódce. Dziewczynka mówi, że nie chce z nimi mieszkać. Ale kto zapyta o zdanie sierotę? Mężczyzna tylko potrząsnął głową. Biedne dziecko. Wyobrażam sobie, co ona przeszła z taką matką i ojczymem. Pamiętam tę obleśną dziwkę Lanę, jaka była z niej matka. A teraz jest dręczona w sierocińcu. Takie dzieciństwo dziewczyny, nie życzyłabym tego nikomu. Kobieta postanowiła skonsultować się ze swoją przyjaciółką, Ireną, co zrobić. Jedna głowa jest dobra, ale dwie są lepsze. Irena wysłuchała uważnie i powiedziała: zróbmy tak. Pójdę z tobą, obie jesteśmy pewniejsze siebie i weźm drugiemy ze sobą dyktafon. Na wszelki wypadek włączymy go przed rozmową. Rhondy zastanawiała się, o co w tym wszystkim chodzi. Nie rozumiem. Jeśli pani Maja pobiera od was pieniądze tylko za to, że widzicie ją z Jubki, to znaczy, że wszystko zostało sprzedane i kupione i nikt nie da wam po prostu Jubki. Zapamiętaj moje słowa. Czy ty w ogóle nie oglądasz telewizji? Sieroty takie jak Jubki to wielki przemysł biznesowy, a sieroty takie jak Jubki to wielki przemysł biznesowy. Mam magnetofon. Wiesz, mój syn jest dziennikarzem. Mamy w domu mnóstwo takich rzeczy. Zapytam go, jak go używać. Ty i ja jesteśmy w wieku, w którym wcale nie jest nam dobrze z nowoczesną technologią. W takim razie sprawa załatwiona. Rano pani Rhondy zabrała wszystkie potrzebne dokumenty i udała się z Ireną do domu dziecka. Gdy tylko emerytka wyraziła swoje życzenie dotyczące opieki nad Jódzcą, kierowniczka zaśmiała się jej prosto w twarz. Powiedziała jadowicie, śmieje się pani. Czy pani patrzyła ostatnio na swój paszport? Kto w tym wieku pozwoliłby pani na opiekę nad dzieckiem? I to z upośledzonym mężem na rękach. Zwłaszcza, że Jakę ma być wkrótce adoptowana przez jakąś rodzinę. Decyzja w tej sprawie już zapadła. Postępowanie w sprawie opieki nad dzieckiem już się toczy. Przykro mi więc, nie mogę pani pomóc. Emerytka nie dawała za wygraną, a jeśli udowodnię, że jestem własną babcią Jubki. A jak?
A ja jestem całkiem pewna, że jestem. A zwłaszcza, że ona nie chce mieszkać z tą drugą rodziną, czyż zdanie dziecka się nie liczy? Czy nie będzie jej gorzej ze swoimi ludźmi niż z zupełnie obcymi? Nie żal ci tej dziewczynki. Przecież ona tyle przeszła. Śmierć matki, znęcanie się nad nią przez ojczyma. Pani Maja nadal się z niej nabijała i rozkoszowała się swoją władzą. Moja droga, masz tyle lat, ile masz, ale jesteś jak dziecko, na Boga. Druga rodzina dała mi tyle pieniędzy, wcale nie skąpych, za dziewczynkę, że jednoznacznie rozstrzygnę na ich korzyść. A opinia samej Jukki, pokrewieństwa, komu to wszystko potrzebne? Przyzwyczaj się do życia tam, gdzie pójdzie. A jeśli chcesz walczyć o wnuczkę, to przygotuj też pieniądze. Czy wyraziłem się jasno? Czy pani rozumie? Pani Rande zgrzytnęła zębami. Więcej. Proszę pamiętać, że nie zrezygnuję z wnuczki. Będę o nią walczyć do końca. Do widzenia! Ja się nie żegnam. Jak możesz to robić? Praktycznie handlujesz dziećmi. Przecież to bluźnierstwo! Dyrektorka mruknęła, a ja mam z czegoś żyć. A moje dzieci, one muszą być nakarmione i ubrane. Taka z ciebie moralistka, co? Kto się przejmuje tymi biednymi sierotami? W ogóle nikt się nimi nie przejmuje. Niech się cieszą, że je gdzieś umieszczam. Nie będę cię dłużej zatrzymywał. Mam wiele do zrobienia. Kobiety w pośpiechu opuściły sierociniec. Radne trzęsła się z oburzenia. Nie boi się otwarcie oświadczyć, że bierze pieniądze i wyłudza je od ludzi. Czy uważa, że jest poza zadośćuczynieniem? Irena poklepała się po kieszeni. Mamy to wszystko spisane. Do czego, jak mówiłaś, służył magnetofon? Teraz to jest dowód, a nie nic. Proszę bardzo. Pani Rande nagle sobie przypomniała. Słuchaj, znam jej dobrą znajomą, obserwuję i leczę jej syna od dziecka. Pokonał astmę. No i podobno jest teraz odnoszącym sukcesy prawnikiem. Panie Andrew. Zobaczę, czy uda mi się ich namówić do pomocy. Niech mi pomogą zrobić to, co trzeba. Niech mi powiedzą, gdzie mam iść i co robić. Irena zastanawiała się. To byłaby płatna usługa, prawda? A one są teraz bardzo drogie. Ja mogę pomóc. Współczuję tej dziewczynie. Nie jest pani dla mnie obca. Powinnaś o tym wiedzieć. Tak też zrobili. Andrzej zgodził się na spotkanie z pediatrą, wspominając tę piękną kobietę, która pomogła mu pokonać chorobę i wiele kompleksów. Razem inteligentnie sporządzili pozew o zawieszenie opieki nad dzieckiem i ustalenie kontaktów dziewczynki z babcią. I złożyli pozew w sądzie. Na koniec prawnik dodał: Pani Rande, zrobiłem, co mogłem. Ale musi pani zrozumieć, że to nie jest szybki proces. Może potrwać miesiąc lub dwa. Może minąć miesiąc lub dwa, zanim sąd zarządzi przeprowadzenie badań genetycznych, pobranie materiałów i porównanie próbek. Przez cały ten czas dziewczynka pozostanie w schronisku. Nic nie da się z tym zrobić. Ale ta druga rodzina też nie będzie mogła jej adoptować. Zobaczę, czy uda mi się uzyskać zgodę na spotkanie z Jukki. Jeśli pani chce. Kobieta wzruszyła się do łez i sięgnęła do torebki po portfel. Andrew, bardzo ci dziękuję. Bez ciebie nie dałabym rady. Jukki to moja wnuczka, czuję to. I wygląda zupełnie jak mój zmarły syn. Ile jestem ci winien za wszystko? Proszę bardzo, to wszystko, co zebraliśmy z moim przyjacielem. Mężczyzna zmarszczył brwi i machnął rękami. Daj spokój, pani Rande, przestań, bo będę miał do ciebie pretensje. Nie wezmę od pani żadnych pieniędzy. Ileż to pani się mną opiekowała, wyleczyła mnie, postawiła na nogi. Mama mówiła mi, że nie brałeś ani grosza. Pamiętam dobre rzeczy.
Takich dobrych specjalistów jak pan jest w tym mieście tylko garstka. Więc dziękuję za ciężką pracę. Powodzenia. Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś problemy, nie wahaj się ze mną skontaktować. Na pewno pomogę. Randę mogła widywać się z Jukki podczas postępowania, a teraz szczęśliwa kobieta przychodziła do niej w każdy weekend. Przynosiła wnuczce owoce i słodycze i dużo rozmawiały. Jukki była bardzo szczęśliwa, widząc swoją ukochaną babcię i dosłownie błyszczała i paplała dalej. Życie w tym okropnym sierocińcu nie wydawało jej się już takie szare i beznadziejne. Żyła od weekendu do weekendu, licząc minuty do spotkania. Pani Randę zastanawiała się. Olia dorastała w tak trudnych warunkach, w dysfunkcyjnej rodzinie, wyraźnie niezadbanej. Ale dziewczynka była bardzo inteligentna i bystra. Uwielbiała czytać. Pediatra miała w domu dobrą bibliotekę, wiele książek dla dzieci, które czytał również Rick i regularnie przynosiła je wnuczce. Czuli się razem tak dobrze, bratnie dusze wyciągające do siebie ręce. Randę z niecierpliwością czekała na wyniki badań genetycznych, bo wiedziała, że właśnie wtedy wszystko się rozstrzygnie i że wreszcie otrzyma Jukkiego. W głowie kobiety nie było wątpliwości, że jest jej własnością. Czuła to każdym włóknem swojej istoty. Badanie było więc zwykłą formalnością, niczym więcej. Kiedy nasza bohaterka została wezwana na komisję opiekuńczą, poleciała tam jak na skrzydłach, marząc już o sprowadzeniu Jukki do domu, przedstawieniu jej Simonowi i wspólnym życiu jako rodzina. Ale kiedy pokazano jej wyniki egzaminu i przeczytała je, doznała szoku, a z jej oczu mimowolnie popłynęły łzy. Czarno na białym było napisane, że są sobie obcy. Żadnego pokrewieństwa, 0%. Dyrektorka uśmiechnęła się sarkastycznie i złośliwie. Nie kryła swojej radości. Dlaczego ty, moja droga, tak długo wszystkich tu oszukiwałaś? Czy teraz jesteś szczęśliwa? Dopadła cię sprawiedliwość. Przecież ostrzegałam cię, że tak będzie, prawda? Nie chciałaś być miła, prawda? Nie zgodziłeś się na moje warunki. Możesz teraz winić siebie. Do widzenia. Pani Randę zadzwoniła do Iren i wybuchła płaczem. Iren, ja umrę. Badania kryminalistyczne wykazały, że Jukki był kosmitą. Ale ja nie mogę w to uwierzyć. Czuję, że to nie jest prawda to wszystko. To już koniec. Teraz już nigdy nie odzyskam tej dziewczyny. A tak bardzo ją lubię. Co mam zrobić? Patrzeć, jak dziecko jest oddawane w ręce obcych ludzi. Będzie cierpiała! Olechka ma nadzieję, że nie będzie musiała tego długo znosić i wkrótce zamieszkamy razem. Więc ją oszukałem. Zdradziłam ją. Dlaczego wszystko jest takie niesprawiedliwe? Przyszła do niej przyjaciółka i pocieszała ją. No, kochanie, nie smuć się. Już nieraz znajdowaliśmy wyjście z takich impasów. Zbierz się do kupy, weź środek uspokajający i ruszaj na wojnę. Natychmiast zadzwoń ponownie do Andrzeja. Może da ci jakąś dobrą radę. Moje przeczucie też mówi mi, że coś jest nie tak. W gabinecie prawnika Randę znów się załamała i wybuchła płaczem. Potem wręczyła mu zdjęcie swojego zmarłego syna Rykę i zdjęcie Jukki, z którym niedawno postanowili zrobić sobie wspólne zdjęcie. Zawodziła, zobacz sam, Andrzeju, jak bardzo są do siebie podobni. Nie ma potrzeby przeprowadzania ekspertyz sądowych. Czuję, że Jaka nie jest mi obca, wiesz. I czas jest taki sam. A jej matka to ta sama kobieta, z którą Rick mieszkał przed śmiercią. Nie rozumiem, jak to może być negatywne. Co mam zrobić? Siedzieć i patrzeć, jak moja wnuczka jest zabierana przez obcych ludzi. A ona znowu będzie cierpieć bez czułości i miłości. Co to wszystko ma znaczyć dla biednego dziecka? Powiedz mi. Poza tym ostatnim razem zapomniałem dać ci magnetofon. Proszę, posłuchaj.
To właśnie powiedziała mi dyrektorka szkoły, gdy spotkałyśmy się po raz pierwszy. A teraz radośnie dodała, że skoro nie poszedłem na jej warunki, to już więcej nie zobaczę tej dziewczynki. Prawnik wysłuchał taśmy i podskoczył na swoim krześle. Pani Rande! Dlaczego nie pokazała mi pani tego wcześniej? To naprawdę zmienia postać rzeczy, prawda? Teraz wszystko jest dla mnie jasne. W porządku. Oto, co myślę. Teraz złożymy wniosek o drugie badanie przez niezależne laboratorium. Mamy do tego prawo. Musimy zaangażować w twoją historię prasę, a najlepiej telewizję i zasoby internetowe. Wtedy cały ten skorumpowany gang będzie miał kłopoty, nie będzie mógł się wywinąć. Bądź odważny, będą ci działać na nerwy, ale jest duża szansa na wygraną. Mówię ci to jako prawnik. Irena poparła Andrzeja. To prawda, mam syna, który jest dziennikarzem lokalnej gazety. Poproszę go o pomoc. Od czegoś trzeba zacząć. Dlaczego nie pomyślałam o tym w pierwszej kolejności? Och, Andrew, co za głowa! Rande otarła łzy i uśmiechnęła się chłopaki. Dziękuję wam za wszystko. Sama nigdy nie wpadłabym na coś takiego. Może rzeczywiście uda mi się nakłonić dyrektorkę do powiedzenia prawdy. A prawda jest taka, że materiał z Jakę mogłabym sobie wziąć do każdego innego laboratorium. Jak mogłam im tak ślepo uwierzyć i stracić nerwy? Drugie badanie genetyczne w niezależnym laboratorium dało zupełnie inny wynik. 99,9% rozstrzygający, bo inaczej być nie mogło. Matthew, syn Ireny, wynegocjował z lokalną stacją telewizyjną Irandę wraz z Jutcą, kierowniczką schroniska Mają i Andrew prawnikiem, została zaproszona do wystąpienia w Prawie i Porządku. Było to płatne zajęcie, więc chciwa kobieta zgodziła się łatwo, bo uważała, że ma w rękach wszystkie atuty. Dzięki temu zyskałaby sławę i zarobiła pieniądze. Nie miała pojęcia o innych ekspertyzach i prawdziwym, realnym wyniku. Chciała, żeby wyglądało to tak, jakby na wpół szalona staruszka zużyła nerwy dobrych ludzi i chciała zabrać dziewczynę, której nawet nie znała. Pani Maja wygłosiła nawet płomienną mowę o tym, jak kocha biedne sieroty i umieszcza je w dobrych rodzinach. Rozpoczęła się audycja. Najpierw prowadząca przedstawiła trochę tła życia pani Rchondy i trudnych losów Jakę, a potem przeszła od razu do sedna sprawy. Głos został udzielony prawnikowi Andrew. Kompetentny prawnik tak umiejętnie i zgodnie z prawem wszystko wyjaśnił, przedstawił wszystkie dowody, a przeciwnikom nie zostawił po prostu nic. Wynik ponownego badania odczytany na żywo na antenie miał efekt bomby detonującej. Cała pycha i arogancja pani Mai natychmiast wyparowała. Wszystkie słowa się pomdrugieszały. Ona tylko często mrugała, rumieniła się i próbowała się ospale usprawiedliwiać. Jak to? Przepraszam, wspaniałomyślnie. Po prostu było nieporozumienie. Prezenterka zakończyła program optymistycznym akcentem i życzyła pani Rondzie szybkiego połączenia z wnuczką. Oglądalność kanału była poza skalą. Zwykli obywatele byli oburzeni, jak taka samowola w miejscu pracy jest w ogóle możliwa. Czy można było bezczelnie wykorzystywać i wyłudzać pieniądze od honorowego lekarza i celowo oddzielać rodzimą babcię od jej osieroconej wnuczki? Nieważne, jak próbowała się z tego wykręcić i udawać, że doszło do niefortunnego nieporozumienia. Ale było już za późno. Koło zamachowe powszechnego gniewu zostało wprawione w ruch. Przeprowadzono audyty i inspekcje w schronisku i laboratorium. Ujawniono trwający od lat schemat oszukiwania zwykłych ludzi. Maja była w zmowie z szefem laboratorium. Wielokrotnie robili takie sztuczki. A kiedy człowiek był osaczony przez dokładnie taki rodzaj fałszywego wniosku o ekspertyzie, zgadzał się na każdą kwotę, byle tylko dopiąć swego. Zyski z handlu dziećmi były dzielone porówno przez kwein kobiety. Teraz za tak poważne przestępstwa groziły im surowe kary. I nie było szans na uniewinnienie. Teraz pani Rande spokojnie złożyła wszystkie stosowne papiery o adopcję Jukki.
a miesiąc później otrzymała wreszcie własną wnuczkę. Babcia prowadziła rękę z własnej krwi, niosąc swoją podniszczoną torebkę z dobytkiem, zabierając dziecko z tego strasznego miejsca na zawsze. Dla Jukki był to najszczęśliwszy dzień w życiu. Uśmiechała się, wystawiała policzki na promienie słońca i cieszyła się tylko, że nie spędzi kolejnego dnia w schronisku. Kiedy weszli do mieszkania, w progu stał już podekscytowany pan Simon. Na tę okazję założył swój poczciwy garnitur i koszulę, jemu wydawało się, że patrzy na małego Rysia. Podobieństwo było tak silne. Mrugnął do niej i powiedział wesoło: w takim razie, wnuczku, chodźmy do mojego biura. Mam tam wiele ciekawych rzeczy. Jest nawet ster okrętowy i czapka kapitańska. Pani Rande zastawiła już stół i zwoływała domowników na kolację. W milczeniu zajrzała do gabinetu męża. Był to piękny obrazek. Olechka siedziała na kolanach dziadka i razem ćwiczyli jakąś melodię. Oboje śmiali się i piszczeli. Dawno nie widziała męża tak szczęśliwego, pewnie nie od śmierci Rysia. Przy obiedzie dziewczynka pożerała zupę i ciastka oraz zachwalała arcydzieła babci, po czym sama zgłosiła się do pomocy w sprzątaniu i zmywaniu naczyń. Kobieta była bardzo zadowolona, bo od tak dawna nikt o nią nie dbał. Wnuczka w dobry sposób wywróciła życie staruszków do góry nogami. Szczególnie ucierpiał na tym Szymon. Ponieważ on i wnuczka zawsze rysowali, pisali i rozmawiali, jego zdolności motoryczne, pamięć i czas reakcji wyraźnie się poprawiły, a w oczach miał pragnienie życia, cóż innego mogło to być. Wnuczka do wychowania! I wkrótce ich zaprzyjaźniona rodzina miała kolejnego lokatora. Pewnego wieczoru pani Rande wróciła do domu z konsultacji. W mieszkaniu panowała teraz nieprzyzwyczajona i niepokojąca cisza. Jukki koncentrowała się na pracy domowej, Simon udawał, że ogląda program telewizyjny. W łazience na kaloryferze wisiały nowe, importowane rajstopy uczennicy, zabrudzone i nieudolnie zszyte. Przyglądając się bliżej, kobieta zauważyła, że kolano wnuczki jest powalone i dokładnie pokryte zielenią. Babcia zapytała surowo: a więc, moi drodzy, co się stało? Jukki, dopiero co kupiłam ci te rajstopy przedwczoraj. Gdzie udało ci się je podrzeć? Czy się przewróciłaś? Opowiedz mi wszystko po kolei. Dziewczyna spojrzała na kobietę przerażona i wybełkotała: ba, oto co się stało. Nie przeklinaj, dobrze. Wracałam do domu ze szkoły i zobaczyłam, jak wredni chłopcy na podwórku, Alex i Ron, torturują małego kotka. Przywiązali mu puszkę do ogona, głupcy, i śmiali się. A biedak płakał, cierpiał z bólu. Nie wytrzymałam i zabrałam kociaka od nich. A on w popłochu wspiął się na drzewo, więc poszedłem za nim. Ledwo go wyciągnęłam. Tutaj rajstopy i podarte. Złapałam się za gałąź i trochę podrapałam się w nogę. Rande była zszokowana. Jak to zrobiłaś? Biłaś się z chłopakami? Na przykład na drzewie. Mogłaś spaść i coś sobie złamać. Jukki, przecież jesteś dziewczyną! Moja wnuczka mrużyła oczy. No cóż, nie mogłam zostawić bezbronnego zwierzęcia na pastwę losu. Torturowaliby je na śmierć! Tak, i w ogóle ich nie biłam, tylko teczką lub dwoma uderzyłam parę razy, żeby je przestraszyć, i to wszystko. Więc nazwałam kociaka Snowball. Jest taki słodki i zabawny. Pokochasz go! Dziadek martwił się, że pani może się pogniewać, bo nie przyjmuje pani zwierząt w swoim mieszkaniu. Starsza pani zapytała zaniepokojona: moja droga dziewczynko, czy nie chcesz powiedzieć, że zwierzę jest już w naszym domu? Ale dziecko nie miało czasu na odpowiedź. Ze swojego pokoju wytoczył się śnieżno-biały kociak. Obejrzało się na Rhondę, uszami pieszcząc jej nogę, i wskoczyło w ramiona Simona. Ten uśmiechnął się łagodnie, głaszcząc futerko i różowy brzuszek. Snowball natychmiast zadudnił i zamknął oczy w rozkoszy.
Zadowolona dziewczynka przyniosła sznurek i przywiązane do niego opakowanie po cukierku i uroczyście oznajmiła. Snowball, kot wychodzi! Babciu, zobacz jak on to potrafi robić! Zaraz umrzecie ze śmiechu. Dziadek i ja śmialiśmy się tak mocno. Śnieżko, chodź tu! No dalej, złap linę! Kociak naprawdę zaczął podskakiwać na tylnych łapach, próbując złapać papier pakowy, tak zabawnie, że Randę nie wytrzymała i właściwie się roześmiała. Przytuliła swoją wnuczkę, pocałowała ją w czubek głowy i powiedziała czule: co ma z tobą zrobić? W porządku, niech zostanie! Tylko zaklep sobie opiekę nad nim, wyjmij kuwetę, sam go nakarm. Dobrze. Co za chytra lisica, tak jak jej ojciec. Dziadek ma rację. Zawsze byłam przeciwna zwierzętom w mieszkaniu, a teraz na starość robi mi się słabo. Jupki skoczyła z radości i odwzajemniła pocałunek babci. Wybełkotała. Masz, dziadku, a nie wierzyłeś, że namówię babcię na kotka. Ona jest najlepsza, jaką mamy. Simon szybko zasypiał, a Randę właśnie kończyła oglądać dziewczęcą telenowelę, dryfując do snu, gdy po cichu weszła Jokę. Była w piżamie i wślizgnęła się pod kołdrę. Była zaskoczona i natychmiast się obudziła. Moje małe kochanie, dlaczego jeszcze nie śpisz? Muszę jutro wcześnie wstać do szkoły, prawda? A może coś cię boli? Dziewczynka odpowiedziała cicho. Powiedziałaś dzisiaj, babciu, że jestem taka sama jak mój ojciec, tak samo chytra. A teraz ciągle o tym myślę, nie mogę spać. Opowiedz mi o tatusiu. Jaki on był? W ogóle go nie znam. Dlaczego nie mieszkał z nami? Kobieta wstała, cicho wzięła album z antresoli i usiadła ponownie obok wnuczki. Kartkowała strony i opowiadała. Popatrz, to jest roczny Riku. Był taki pyzaty, jak lalka i zabawny. A to jest twój tatuś, który skończył 6 lat. Kupiliśmy mu nową teczkę i zrobiliśmy mu zdjęcie. Widzisz, jaki jest ważny. Twój tata bardzo dobrze się uczył. Jesteś tak samo mądry jak on. W szkole go chwalili. Mam nawet jego kartę raportową. Jutro ci ją pokażę. A to twój tatuś, dorosły mężczyzna, z kolegami ze studiów. Zobacz, jak bardzo jesteś do niego podobny. Spojrzenie, brwi, włosy, kształt twarzy. Naprawdę. Yuuki zapytała ze zniecierpliwieniem, i co było dalej? Dlaczego nie ma zdjęcia mojej matki? Czy on jej w ogóle nie kochał? I dlaczego nigdy nie przyszedł nas odwiedzić? Kobieta westchnęła ciężko i myślała gorączkowo, co powiedzieć wnuczce. Brudną i nieestetyczną prawdę, że jej roztargniona i rozwiązła matka zniszczyła życie syna. Ale dziecko by tego nie zrozumiało. Matka nadal jest dla niej najlepsza, jakaby naprawdę nie była. Pani Randę odpowiedziała, starannie dobierając i ważąc każde słowo. A potem twój ojciec poznał i bardzo zakochał się w twojej matce i zaczęli żyć razem, poza twoim dziadkiem i mną. Dlatego nie ma więcej zdjęć. Przepraszam za to, kolego. Postanowił zarobić dużo pieniędzy, więc wyjechał. Ale zdarzyła się niefortunna rzecz. Twój ojciec zginął w pracy. Twoja matka opłakiwała go, a potem dowiedziała się, że spodziewa się dziecka. Tak właśnie urodziłeś się ty. Ale ja i twój dziadek nic o tobie nie wiedzieliśmy. Twoja matka mi nie powiedziała. Dlaczego? Naprawdę nie wiem. Ale jestem pewien, że bardzo cię kochała. Jak ktoś mógłby nie kochać takiej mądrej dziewczyny jak ty? Jeśli chcesz, odwiedzimy w ten weekend grób twojego ojca i twojej mamy. Posprzątamy go, przyniesiemy im kwiaty. Dziewczyna wtuliła się bliżej Rhondy i szeptała sennie. To wszystko miało teraz dla mnie sens. Wiedziałam, że moi rodzice są bardzo dobrzy.
Na te słowa serce Rhondy zatonęło, a ona pogłaskała niesforne loki dziewczynki i powiedziała: to wszystko. Mały króliczku, czas już spać. Chodź, położę cię i utulę. Natychmiast dziewczynka zasnęła spokojnie, a Rhondy obserwowała ją i połykała łzy, myśląc sobie: och, mój synu, Lik. Dlaczego musiałeś tak szybko odejść z tego życia? Nigdy nie miałeś okazji zobaczyć swojej małej dziewczynki. To dobra dziewczynka, tak jak ty. Przykro mi, synu. Gdybym wiedział, że tak się stanie, nie zabroniłbym Lanie widywać się z nim. Może wtedy też nie poszedłby do tej cholernej pracy. I życie potoczyłoby się inaczej. Wiesz, że nie zostawię Jakę. Wychowamy ją dobrze z Simonem. Ona jest moim światłem w oknie, moim szczęściem. Kobieta otarła łzę, zgasiła nocną lampkę w przedszkolu i też poszła odpocząć. Zrobiła to, co należało. Nie trzeba, by dziewczynka wiedziała, jaka naprawdę była jej matka. To niepotrzebne. Niech żyje z myślą, że rodzice kochali ją bardzo i byli dobrymi ludźmi. W weekend pani Rhondy wraz z wnuczką odwiedziła grób ojca. Stał tam przystojny, poczciwy pomnik z jego zdjęciem, a obok rosły dwie śnieżno-białe brzozy. Kiedy dotarli do grobu Lany, widok był ponury. Zarośnięty do pasa grób z słabo widoczną tabliczką z nazwiskiem i datą urodzenia i śmierci. Dziewczynka nie wytrzymała i zawołała: babciu, często śni mi się mama. Ciągle za nią tęsknię. Posprzątajmy tutaj, dobrze. Chcę, żeby u mamy wszystko było tak schludne i zadbane. Wzięły się więc ostro do pracy i posprzątały. Tydzień później Rhondy zamówiła skromny pomnik. Tyle, że kobieta na pewno nie miała zdjęcia. Zapytała więc wnuczkę, Jukki, czy masz przypadkiem zdjęcie swojej mamy? Żeby umieścić je na pomniku dla nas? Dziewczynka zastanowiła się i odpowiedziała: nie mam, ale wiem, gdzie ono jest. W domu mojego ojczyma. Album mamy zawsze leżał tam w szafie. Ale nie pójdę do niego sama. Boję się go. On jest podły! Rhondy powiedziała: nie musisz być. Oczywiście, że nie pozwoliłabym ci tam iść. Jutro sama pójdę, tylko podaj mi adres, pod którym kiedyś mieszkałaś. Dobrze. Następnego dnia pani Rhondy i jej wojenna koleżanka Irene poszły do domu ojczyma Jukki, aby poprosić go o zdjęcie kobiety. Irena przez całą drogę marudziła. Rhondy! W jednej chwili nienawidziłaś Lany. Miałaś zamiar wyrwać jej włosy, a teraz starasz się o pomnik dla niej. Dlaczego miałabyś to robić? Szczerze mówiąc, nie rozumiem. Kobieta westchnęła i powiedziała: robię to tylko dla Jołki. Ona chce, żeby grób jej matki był tak samo ładny jak ojca. To zrozumiałe dla dziecka. Jej matka jest dla niej najlepsza, nieważne jak to się kręci. Ta wycieczka do Gorzelni jest szalona, masz rację, ale gdzie indziej dostaniemy zdjęcie Lany? Kiedy dotarli pod wskazany adres, byli zaskoczeni. Stary, obdrapany dom wyglądał na niezamieszkały i opuszczony. Nawet okna były zabite deskami na krzyż. Zardzewiały zamek dawał do zrozumienia, że od dawna nikt tam nie mieszkał. Irene postanowiła zapytać sąsiadów, co się stało. Na ganek wyszła starsza kobieta w ich wieku i przedstawiła się. Witam, mam na imię Ewa. Czy pani mnie szuka? Czy ja pana znam? Nie pamiętam. Prawda. Rhondy wyjaśniła: witam. Oto po co tu jesteśmy. Gdzie jest twój sąsiad, Samson? Czy on tu nie mieszka? Wychowuje małą dziewczynkę, Jukki. To moja wnuczka. Mieszkała tu kiedyś ze swoją mamą, Laną. Cóż, postanowiliśmy postawić pomnik na grobie jej matki, ale nigdzie nie możemy znaleźć zdjęcia. Więc zastanawiałam się, czy Samson mógłby dać nam zdjęcie. Jestem pewna, że gdzieś w domu jest jedno. Jewdokia tylko machnęła ręką. On już nie żyje.
jest za późno. Ten zły sukinsyn dał się zabić 3 miesiące temu. Zasnął po pijaku i nie otworzył przepustnicy w kuchence. Zmarł w ten sposób. Musieliśmy go pochować sami. Cała ulica musiała dołożyć procenta. Nie miał żadnych krewnych, a jego pijani przyjaciele zniknęli w mgnieniu oka. Na tym skończyła się nasza niedola. Albo mieliśmy dość wzywania policji i policjanta. Oj, był to awanturnik, straszny człowiek. Chociaż nie ma zwyczaju wspominać zmarłych, nie ma nic dobrego do powiedzenia. Jeśli chcesz, przejrzyj i zobacz, czy znajdziesz jakieś zdjęcia. Z mężem sami zamknęliśmy dom po pogrzebie, żeby szabrownicy nie kręcili się po nim, a okna zabiliśmy deskami. Wyjmę teraz klucz. Ale ostrzegam, że jest tu taki bałagan. Samson nigdy nie sprzątał, tylko pił i miał znajomych. Sąsiadka dała Rondzie klucz, a ona wraz z przyjaciółką weszły do domu ojczyma Jukki. Zapaliły światło i zgasły! Kobiety z pewnością nigdy nie widziały takiego chlewu. Wszystko było w nieładzie. Łóżko było brudne i pognięcione. Wszędzie walały się puste butelki i zaschnięte resztki. Randę była przerażona! Boże! Biedna Jukki! W jakich strasznych warunkach musiała żyć? To było niewyobrażalne. Poprosiła o swój plecak i torbę na króliki, ale gdzie mogła je znaleźć? W tej nędzy! Myślę, że album był w szafie, na najwyższej półce. Tak powiedziała moja wnuczka. Ale to było wtedy, prawda? Lany już nie ma w pobliżu. Może ten heret to wszystko wyrzucił? Iren nie lubiła tu przebywać, więc krzyknęła na przyjaciółkę: Randę, weź się w garść. Znajdźmy jakieś zdjęcie i wyjdźmy stąd. Nie chcę, żebyś nabawiła się kolejnych infekcji. Zaczyna mnie wszystko swędzieć. Staruszka otworzyła szafę, pogmerała na górnej półce i rzeczywiście znalazła album. Nie było czasu na jego przeglądanie. Postanowiła zabrać wszystko do domu. Tam, na samym dole, leżał zmięty plecak Jukki, ten z króliczkiem, o którym mówiła. Kobieta zabrała go ze sobą. Wyszli z nią, oddając klucz sąsiadowi. W domu niespokojnie przywitała ją wnuczka i Szymon. Mała dziewczynka rzuciła się jej na szyję. Fiu, babciu! Tak się martwiłam. Długo cię nie było. Znam tego ojczyma. On zrobi wszystko, jak jest pijany. Więc czy dał ci to zdjęcie? Kobieta uśmiechnęła się i nie wspomniała nic o jego śmierci. Powiedziała tylko: masz, dałam ci cały album i plecak z króliczkiem, tak jak prosiłaś. Dziewczynka była tak szczęśliwa, że wręcz podskoczyła. Dziękuję. Mama kupiła mi go, gdy poszłam do przedszkola. Nigdy się z nim nie rozstawałam. A jak mnie zabrali do domu dziecka, to nie wzięłam go. Zapomniałam i został u ojczyma. To pamiątka po mamie, więc będę go trzymać w swoim pokoju. Dobrze. Randę kiwnęła głową i odpowiedziała: nie mam nic przeciwko. Ale czy mogę go wyprać? Jest cały za i brudny, prawda? Dziewczynka kiwnęła głową w zgodzie. Randę postanowiła sprawdzić wszystkie małe kieszonki przed praniem, żeby nie zniszczyć pralki. Nagle, w najdalszej wewnętrznej kieszeni, poczuła coś ciężkiego. Sięgnęła do niej ręką i wyciągnęła zawiniątko. Odwinęła je mechanicznie i zadygotała. Był tam złoty łańcuszek z zawieszką z napisem „Kocham cię ponad życie”. Twój rysiek oraz duży zwitek pieniędzy zwinięty w tubę. Kobieta zauważyła również wielokrotnie złożoną kartkę. Piękne pismo brzmiało: kochanie, ten wisiorek był prezentem urodzinowym od twojego ojca. Zrobił go dla mnie na zamówienie. Umieram, nie jest mi już potrzebny i chcę, żebyś to ty go miała, a nie mój ojczym. Pieniądze też są twoje. Mniejsza o to, jak je zdobyłem, nie pytaj, wiedz tylko, że jak się okazuje, bardzo kochałem twojego ojca.
Tylko za późno zdałam sobie z tego sprawę. Wybacz swojej głupiej matce, kotku, i wiedz, że jesteś moim szczęściem, słoneczkiem i najdroższą osobą. Do widzenia! Mam nadzieję, że nie rozstaniesz się ze swoim ulubionym plecakiem, jak poprzednio, i znajdziesz go prędzej czy później. Łzy toczyły się po policzkach Rchondy w gradzie, dosłownie szlochała obficie. Okazało się, że Lana nie była taką suką. I naprawdę kochała Rykę i Jakę. Po prostu się pogubiła, obrała w pierwszej kolejności złą drogę i nie mogła się teraz zatrzymać. Kobieta wydyszała, przemyła twarz i już spokojnym tonem zawołała Jukkiego. Oddała jej zarówno wisiorek, jak i wszystkie pieniądze oraz banknot. Była ona szczera. Znalazłem to w kieszeni twojego plecaka. Przeczytaj to sobie sama. Napisała to twoja matka. Chcę, żebyś nosiła go jako pamiątkę po niej i tacie. Pieniądze też są twoje. Ty decydujesz, gdzie je wydać. To bardzo dużo pieniędzy. Dziewczynka przeczytała kartkę i łzy popłynęły jej po policzkach. Przeczytała go jeszcze raz i jeszcze raz, szczególnie zdanie „Kocham cię, kochanie”. Miała wrażenie, jakby rozmawiała teraz z własną matką, bo to był jej pożegnalny list. Długo patrzyła na wisiorek, po czym poprosiła Rchondę: „Granny, załóż go i zapnij dla mnie, proszę. Teraz papa i mama będą tuż przy moim sercu. Naprawdę. Dlaczego nie wykorzystamy pieniędzy, które zostawiła mi mama, żeby kupić jej pomnik? To dla mnie ważne. I wszyscy razem wybierzemy najlepsze zdjęcie w albumie”. Simon, Randę i Jakę siedzieli przy stole i oglądali zdjęcia. Nie mieli pojęcia, jak wiele zdjęć było z Rickiem. Był cały na zdjęciach z Laną, a jego twarz była taka szczęśliwa. Dziewczynka zastanawiała się, a więc to jest mój tata. 100 razy widziałam te zdjęcia z młodości mojej mamy, a nie wiedziałam, że to on. Wybrali najlepsze zdjęcie Lany, takie z najpiękniejszym zbliżeniem, i Simon powiedział cicho: „Tak, Jukki, twój ojciec bardzo kochał twoją matkę, mogę ci to powiedzieć”. Pieniądze wystarczyły na zakup pomnika dla Lany i spełnienie najgłębszego marzenia dziewczyny. Całe dzieciństwo marzyła, aby kiedykolwiek zobaczyć morze. Nie na zdjęciach, nie w telewizji, ale osobiście. Często je rysowała i wciąż przykładała ucho do ogromnej muszli, która stała na stole w gabinecie Simona. Kiedyś przywieźli ją z morza. Postanowili pojechać we czwórkę, z Iren, przyjaciółką rodziny. Randę nie mogła sobie poradzić z tym, że Simon i jej wnuczka są na wakacjach sami. Nie odmówiła, wręcz przeciwnie, była zachwycona i żartowała, jak zwykle w swoim zwyczaju, no i co, rarytas. Iść przed siebie, by w słonej wodzie rozgrzać artretyzm i wygładzić zmarszczki. To były niezapomniane wakacje. Jakę po prostu krzyczała z zachwytu. Nie sposób było wyciągnąć ją z wody. Nurkowała, zbierała wszelkiego rodzaju muszle i piękne kamienie, podziwiała piękno morza. Simon patrzył na niezmierzoną, błękitną wodę, słuchał szumu fal i wdychał ostre morskie powietrze o zapachu wodorostów, i on też prawie płakał ze szczęścia. Ucałował ręce żony i szepnął do niej: „O mój Boże! Randę! Kiedy znalazłem się przykuty na zawsze do tego przeklętego krzesła, myślałem, że to już koniec. Nie ma po co żyć, a nawet nie można tego nazwać życiem. Kiedy moje ręce nie mogą się ruszać, moje stopy nie mogą chodzić, a moja mowa jest cała w rozsypce. Trzymałem się tylko dla ciebie, możesz w to uwierzyć. Tak dobrze, że dostaliśmy telefon od Jukki, że znaleźliśmy naszą wnuczkę, że wszystko tak się potoczyło. Ona przywróciła mnie do życia. Chciałam wstać z łóżka, żeby ją zobaczyć. Kochałam koty i dżem żurawinowy. A teraz znam chyba całe lingo świata. I na pewno nie miałam już nadziei, że zobaczę morze. A teraz, mówię wam, jestem szczęśliwa. I to jest prawda, bez przesady. I za to ci dziękuję,
Mój kochany. Jesteś jak mój talizman, moja muza, mój amielet, zawsze przy mnie, cokolwiek się dzieje. Kocham cię, mój dobry, jak za młodu, a nawet bardziej. Randę ucałowała swojego Simona, przytuliła szczęśliwego Jołkiego. Pomachała do unoszącej się w oddali Ireny i też poczuła absolutne szczęście. Niech tak będzie! I tak kończy się ta historia. Ta rodzina prawdopodobnie mogła być szczęśliwa od samego początku, ale co wy, drodzy przyjaciele, zrobilibyście na miejscu Rykę? Poszlibyście na kompromis z rodzicami, czy poszlibyście własną drogą? Napiszcie o tym w komentarzach.